Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji i Kultury. Witam wszystkich w pierwszym listopadowym Fleszu. Dziś skupimy się na najbliższej niedzieli. W tym dniu bowiem 4 listopada 1520 roku Christian II Oldenburg został koronowany na króla Szwecji, a 99 lat później, tego samego dnia, tak zwany król zimowy, czyli Fryderyk V na króla Czech. W 1737 otwarto Teatro di Santo Carlo w Neapolu, a w Lińcu w 1783 roku odbyła się premiera 36. symfonii Wolfganga Amadeusza Mozarta. W 1959 roku urodził się Stanisław Niewiadomski, natomiast w 1970 roku samolot pasażerski Concorde po raz pierwszy przekroczył dwukrotną prędkość dźwięku, gdy z kolei w 2003 roku zaobserwowano najpotężniejszy w historii rozbłysk słoneczny. 4 listopada imieniny obchodzą m.in. Agrykola, Amancjusz, Emeryk, Florus, Boromeusz, Modesta, Mściwoj, Mścisława, Repuerta. Warto także zaznaczyć, że w tym roku, 4 listopada, obchodzimy Dzień Taniego Wina. Solenizantom życzymy wszystkiego dobrego i na zdrowie. Aby sympatycznie uczcić nadchodzącą niedzielę, proponuję wybrać się na jedno z trzech wydarzeń kulturalnych. Niestety tylko jedno, gdyż wszystkie odbywają się o godzinie 17. Można zatem zajść do Lubuskiego Domu Kultury na spektakl Andropauza 3. Zaczyna się niewinnie. Czterech dziarskich studentów w wieku emerytalnym zostaje brutalnie wyrzuconych z klasy przez złą nauczycielkę. Panowie podejmują więc ryzykowną decyzję walki z reżimem szkoły. A mianowicie zakładają teatr, aby naprawić rzeczywistość tej, ich zdaniem, doszczętnie zepsutej szkoły. Później czeka ich szalona podróż pełna przygód i wyzwań. Andropauza 3 to kontynuacja znanych i popularnych przedstawień Andropauza, męska rzecz, czyli zdecydowana odpowiedź na klimakterium, oraz Andropauza 2, męska rzecz, być z kobietą. Na scenie zobaczymy znakomitych aktorów scen teatralnych, filmu i telewizji. Kasię Miklewicz, Sylwestra Maciejewskiego, Bogdana Kalusa, Piotra Pręgowskiego i Tadeusza Rosa, znanego jako Zrugula. W Przytoku, w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odbędą się zaduszki muzyczne realizowane przez zespół pod nazwą Rzeka Niemen. To już nasze trzecie spotkanie, gdzie wasz uniżony podejmuje się wykonania utworów Niemena, Zauchy, Wodeckiego i Kory. Będzie mi towarzyszyć kwartet smyczkowy. W tym roku wspomaga nas Regionalne Centrum Animacji i Kultury. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. Wierzymy, że dzięki Wam wspomnienie artystów, którzy odeszli, odbędzie się znowu w fantastycznej, wzruszającej atmosferze. I wreszcie w Centrum Nauki Keplera w Planetarium Wenus koncert Kochamy Polskie Piosenki. W programie 70-minutowy koncert niezapomnianych przebojów Marka Grechuty, Andrzeja Zauchy, kabaretów starszych panów i innych. Zaśpiewają je młodzi wykonawcy przy udziale zespołu muzycznego. Całość poprowadzi Piotr Metz. Proszę starannie rozważyć przedstawione kandydatury wydarzeń kulturalnych oraz świętować z rozwagą, a zainteresowanych nagrodami konkurs na dziś. Kim był nasz jubilat Stanisław Niewiadomski? Odpowiedzi piszcie w komentarzach. A ja żegnam Was. Do następnego.